Yo, papuga, rozkmina F2014, sprawdzaj to. Kiedyś dorosnę, ta, dokładnie kiedyś. Dorosłeś już nie goni, ale coś jej nie idzie. Bo jeśli chodzi o luz, to chyba jestem najlepszy w tej lidze. Większość chce zamiast szkolnego plecaka, życiowy bagaż. A ja wolę tym plecak, choć każdy przeciwnego się domaga. Uwaga, to mi nie wypada, to haga. Dla mnie do zarabiania, a lepsza jest zabawa. Każdy mnie goni, ale przecież naprawdę mam czas. Człowieku, przecież ja dopiero mam 15 lat. Czasem mówią, że pojebany, jakiś wieczny na haju. W sumie tak jest, kiedy znikam do raju. I nikt nie rozszerzuje tego, co mi we łbie siedzi. To tak jakbyś chciał wiedzieć, co by Trynkiewicz powiedział w odpowiedzi. Rapują o tym, że chcą hajs, to nienormalne. Chcą po prostu skopiować innych, a to fatalne. Delikatnie mówiąc, ja ciągle nie mam forsy, bo przecież moja familia opłaca wciąż te wszystkie koszty. Zawsze byłem leniem i tak chyba już zostanie. Normalnie to lubię o 14 zjeść siadanie. Wyjść gdzieś z ziomkami, wychillować i zapalić. Zamiast policji się bali, to będziemy do nich machali. Tato, chodzi pani, kiedy tworzę wspomnienia. I to jak powoli coś powstaje z tego zera. Może nie żadna kariera, ale coś zajebistego. Ci co doznali kiedyś te uczucie, to dobrze wiedzą. Nawet wszystkie moje ex powiedzą, że ze mnie dzieciak. Tylko co innego mówiły, kiedy czuły ciar na plecach. A niby wciąż się rujnuje, zamiast się tym przejmować, kolejny raz planta pocałuje. Powiedz mi teraz, czy to jest nienormalne, kiedy siedzę wyluzowany i czuję się fajnie? I ty czekaj dalej, bo na pewno kiedyś dorosnę, ale teraz wolę zapalić planta, zamiast zgarniać forsę.